nowej strefie rekreacji przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile 24 sierpnia na scenie wystąpił Krzysztof Koniarek i dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewał szlagiery muzyki biesiadnej. Koncert odbył się w ramach programu Aktywny Senior w powiecie pilskim realizowanego przez Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile, dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Strefa jest przepiękna. Jestem tutaj pierwszy raz. Nie wiedziałam, że tak tutaj będzie cudownie. Ta bliskość wody, ta atmosfera, tutaj ludzi, którzy przybywają, to wszystko, co tu jest zorganizowane na ten koncert, to tylko dzięki uprzejmości starostwu. My możemy z tego skorzystać, a korzystamy w ramach naszego dużego projektu Aktywni Plus na ten koncert, tak samo jak na stadionie, na te środy na stadionie przy ulicy Okrzei w Pile. Przychodzą nie tylko nasi członkowie, bardzo bogate lato mamy, bo mamy naprawdę dużo imprez. Niewątpliwie wymagało to od nas i wymaga w dalszym ciągu ogromnej pracy. Nakład naszej pracy, tym bardziej, że my pracujemy w końcu społecznie, jest ogromny. To nie ulega żadnej wątpliwości. No ale czego się nie robi dla naszych członków. Krzysztof Koniarek zaśpiewał znane przeboje oraz piosenki z najnowszej płyty. Publiczność bawiła się znakomicie, była zachwycona artystą, jak i nowym miejscem. Pierwszy raz jestem na takim czymś, bo mamy działkę, nigdy nie było czasu. A dzisiaj tak, podoba nam się. Super się bawimy, bardzo fajnie. Super, super bawimy się. Jesteśmy drugi raz na takim koncercie. Wreszcie ktoś w ogóle jest, takie koncerty, tak. O właśnie, tak jak mąż mówi, wreszcie ktoś pomyślał też o innych. Więcej nie trzeba przy wodzie i tak w ogóle, no tak dla wszystkich ogólnie. Przechodzących, wychodzących i ruszających. Bardzo fajnie, fajnie, trzeba tak. Takich właśnie koncertów, bo mało jest. Jestem zaskoczony. Naprawdę fantastycznie. Wyjątkowo pięknie to się poukładało. Nie spodziewałem się takiej frekwencji, muszę przyznać. Byłem zaskoczony. Bardzo mi to cieszy. Wszystkie mogą starsze osoby się bawić, tak jak ja na przykład. My w telewizji też często oglądamy. Nie. Pana Koniarka, tak, szlagierową. Także tu, jak usłyszeliśmy, że będzie tu koncert, to z miłą chęcią. Że jestem zszokowany jeszcze do teraz, bo miejsce przecudowne i nie spodziewałem się, że w czwartek w środku tygodnia taki tłum tutaj będzie i tak żywo reagującej publiczności. A co najważniejsze, no, ci państwo, którzy tu byli, to były setki osób, śpiewały, prawda, znały moje piosenki i to jest chyba najpiękniejsze, co mogło mnie tu dzisiaj spotkać. Ja będę przeszczęśliwy, jak będę wiedział, że mam przyjechać do Piły dla takiej publiczności, to tu nawet warto pieszo przyjść. Kiedyś mój kolega powiedział, że Nie rozróżniajmy muzyki. Jest tylko muzyka. Nie ma stylu takiego czy tamtego. Jest tylko muzyka, a każdą muzykę kochajmy. Biegnij się, kochanie, i przygotuj się. Już 22 września kolejne koncerty w nowej strefie rekreacji. Wystąpią Mieczysław Szcześniak i Dorota Miśkiewicz. Serdecznie zapraszamy.